Jurisdiction has adopted as we used to finish up the establishment with the nas online na 55. To nam zwiększy w sumie tą liczbę do wymiany pieców węglowych do 100, ponieważ cały czas muszę Państwa pamiętać o tym, że mamy jeszcze 50 pieców zagwarantowanych w ramach polskiego regionalnego programu pieców. Więc to nie jest coś w zamian, to są jakby dodatkowa dotacja, która pozwoli jakby zwiększyć sumę całkowitą tych pieców, które będziemy mieli w najbliższym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące POME to może przedstawię przy uchwale. Natomiast od razu powiem, że mamy takie spotkanie informacyjne dla tych osób, które zgłosiły chęć wymiany pieców na węglowe. Najbliższy czwartek, 10 sierpnia, godzinie 18 tutaj na sali gimnazjum szkolnego zespołu szkół. Właśnie gimnazjum, przepraszam, gimnazjum. I tam będziemy szczegółowo informować o tym, jakie zasady będą obowiązywały przy korzystaniu z tego pasu. Kolejna ważna rzecz, proszę Państwa, dla rozwoju naszej gminy, to jest dotacja, którą otrzymaliśmy na kanalizację. Pamiętacie Państwo, ja kilka razy mówiłem, że to jest takie kluczowe kanalizacje związane, czyli zrealizować te stare projekty kanalizacyjne, otrzymać na to finansowanie gminy. No i udało się, proszę Państwa. To będzie duży projekt, prawie 4 miliony złotych, dofinansowanie 85%, 2 miliony 850 tysięcy, prawie 6 kilometrów kanalizacji, zakładając, że przytrzymało to robione środków własnych w Centrum Ciechowic, to będzie, proszę Państwa, piękna kontynuacja, ponieważ pójdziemy w Ciechowicach w kierunku Grzegorzowic z kanalizacją, w kierunku Celi i częściowo w kierunku Folwarku. Pójdziemy w Iwanowice w kierunku Babiej Góry z kanalizacją i na Kolonie, czyli to, co było gdzieś tam kiedyś planowane wiele lat temu. No i w Maszkowie, proszę Państwa, zrobimy ten odcinek, który był projektowany, nieukończony w kierunku Żerkowic. Zostanie nam, proszę Państwa, jeszcze do zrobienia tak naprawdę niewiele, mówię o tych starych projektach, czyli Lesieniec, Folwark, tam w całości to nie było zrobione, a więc częściowo Folwark, częściowo Babia Góra. No i Ulesie, tak? Ulesie, które, proszę Państwa, w tej chwili jest projektowane, czyli to jest ten fragment Iwanowic Dworskich, który jest przy oczyszczalni ścieków. Proszę Państwa, z tego konkursu zostało jeszcze prawie 100 milionów złotych. Czyli tam było 300 milionów do wydania, wydano około 200 i już został ogłoszony kolejny nabór i nie ukrywam, spróbujemy jeszcze raz zawalczyć o te pieniądze. Czyli na te trzy ostatnie, jak gdyby gotowe projekty, będziemy starali się, proszę Państwa, złożyć nowy wniosek. Do tego będziemy chcieli dołożyć jeszcze budowę zapasowej studni wojennowej w Poskitowie, bo to nam da dodatkowe punkty, jeżeli będzie woda połączona z kanalizacją. Gdyby to się, proszę Państwa, udało, to w zasadzie za 3 lata możemy na nowo planować rozwój w zakresie tutaj gospodarki na kanalizacji w naszej gminie, bo wszystkie te stare projekty będą po prostu ukończone. Natomiast pamiętajcie o jednym, proszę Państwa, że to wszystko jest w systemie zaprojektuj wybuduj. Czyli, proszę Państwa, mamy przez 3 lata konieczność zrobienia projektów zamiennych, tak? Bo niestety wszystkie oświadczenia, wszystkie zgody trzeba będzie na nowo pozyskiwać, wykonać. A więc niewątpliwie wyzwanie niesamowite. Pieniądze piękne, efekt byłby wspaniały, gdyby to się faktycznie udało zrobić. Natomiast niewątpliwie duże wyzwanie, ponieważ sami wiemy, jak na krótkim odcinku, na przykład Żerkowic chociażby, tak? Jak ciężko nam jest skończyć, proszę Państwa, ten projekt w Żerkowicach, a teraz to trzeba nie tylko skończyć samo projektowanie, a jeszcze wybudować. Niemniej, proszę Państwa, trzeba się z tego cieszyć, a teraz należy to zrealizować. Mam nadzieję, że ten projekt szybciutko nie zostanie jak gdyby wprowadzony w życie. Będziemy to maksymalnie przeciągać, żeby podpisać umowę w przyszłym roku, tak żeby się spokojnie po prostu do tego przygotować. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o pozostałe projekty, to w zasadzie jesteśmy w tej chwili na etapie przygotowywania przetargów. Czyli kończymy, proszę Państwa, przedmiary i tutaj kosztorysy dla przetargu dla szkoły w Iwanowicach. Myślę, że ogłosimy gdzieś pod koniec sierpnia, na początku września kompleksowy przetarg na dach, na głęboką termomodernizację i na przedszkole. Czekamy cały czas na legalizację celi. Tutaj się na pewno to troszeczkę wydłuży, ale myślę, że pod koniec roku będziemy z tym gotowi.
Podpisujemy umowę, proszę Państwa, lada chwila na Centrum Rekreacyjnego Turystycznego tutaj. No i pomysł jest taki, proszę Państwa, żebyśmy 11 listopada już odchodzili w nowym miejscu. Nie wiem, czy się uda, nie obiecuję, proszę mnie nie łapać za słowo, ale jeżeli by ten przetarg nam szybciutko wyszedł i rzeczywiście znalazł się sensowny wykonawca, to chcielibyśmy, żeby na końcu listopada ten centrum już tutaj był gotowy. No i jak pan kierownik wróci z urlopu, to odnosimy przetarg na przygodówki, a więc też w tym roku rozpoczniemy, proszę Państwa, budowę tego przestrzeni przygodowego. Z bieżących inwestycji, to tak, skończony jest Poskitów Stary. Nie wiem, czy Państwo tam przyjeżdżacie, bardzo ładnie wygląda teraz ten budynek. Tam w tej chwili prace są jeszcze wewnątrz, to centralne tam kończy ten wykonawca, który był pozlecony. Trwa remont szkoły w Poskitowie, wymiana okien w tym będzie już chyba przypomina, już skończona nawet. No ale tak, poniedziałek później. Tak samo trwa remont w Damicach, a więc myślę, że tutaj jeżeli chodzi o szkoły, to powinniśmy bez problemu zdążyć gdzieś tam 25 sierpnia. Widomek, proszę Państwa, w szkole też już się zakończył. Są robione sale i łazienki w gminnym zespole szkół. Plac zabaw w Sieciechowicach też już jest robiony, proszę Państwa. Przecież podpisaliśmy umowę na renowację kapliczki przez Państwa. Pamiętacie Państwo, dostaliśmy pieniądze z programu kapliczki, ona też będzie zrobiona w najbliższym czasie. No i najważniejsze, ruszamy z kanalizacją w Janowicach. W przyszłym tygodniu wykonawca obiecuje, że zarówno w tej części ogrodu, jak i tam na Poskitów Stary już zaczynał pracę, a więc myślę, że to też w ciągu miesiąca powinniśmy zrobić. No i co jeszcze, proszę Państwa, tutaj będzie w budżecie mowa o takim projekcie, który się nazywa Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji. To jest taki projekt pilotażowy, gmina dostała 249 tysięcy złotych. Chciałbym tutaj Państwa zachęcić do współpracy. W ramach tego projektu będziemy mogli organizować szkolenia dla naszych mieszkańców. Szkolenia w 100% bezpłatne, darmowe. Na początku musimy zrobić diagnozę, czyli jakby określić potrzeby, jakiego rodzaju właśnie to wsparcie jest tym naszym mieszkańcom potrzebne. I potem, proszę Państwa, od października do czerwca mamy naprawdę piękne pieniądze na to, żeby w zasadzie w każdej wsi zaproponować jakieś konkretne wsparcie naszym mieszkańcom. To mogą być szkolenia językowe, informatyczne, jakieś nawet stricte zawodowe, jeżeli jest taka potrzeba. Grupa docelowa jest, proszę Państwa, bardzo szeroka, bo od rodziców, dzieci, które chodzą do szkoły, po seniorów, po osoby już w takim wieku dojrzałym. Myślę, że będziemy też o tym mówić na zebraniach wiejskich. Chciałbym zachęcić Państwa do współpracy w tym sensie, że jeżeli Państwo na przykład znajdziecie grupę chętnych na terenie konkretnej wsi, no to będziemy te szkolenia robić, proszę Państwa, nawet w każdej miejscowości. Mamy naprawdę na to bardzo duże pieniądze i szkoda, żeby one się zmarnowały. Warto by, proszę Państwa, wydać zgodę. No i zebrania wiejskie, proszę Państwa, ruszamy w sierpniu zebraniami wiejskimi. Po 21. Serdecznie Państwa zapraszam również do udziału w tych zebraniach. I taka nowość, chcielibyśmy zrobić taką ankietę, która by zweryfikowała, z jednej strony oceniła to, co w tej chwili robimy, czy to idzie w dobrym kierunku, a dwa, żeby pokazać jakby też pewne kierunki rozwoju na przyszłość. I też byśmy tutaj prosili Państwa o pomoc. Na każdym z tych zebrań będziemy prosili po prostu mieszkańców, żeby tak nie było. Myślę, że tyle, jeżeli są pytania. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja przewodniczącego rady na temat zgłoszonej interpelacji nie było. Zapytania radnych są. Nie. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 32 przez 307 przez 2017 Rady Gminy Wadowice z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji dla gminy Wadowice na lata 2017-2023. Proszę. Tak, proszę Państwa, już teraz nie do uchwały. Proszę Państwa, wracamy po raz kolejny do gminnego programu rewitalizacji, ponieważ jak Państwo pewnie pamiętacie, to już jest chyba trzecie nasze podejście, tak, kiedy wykonujemy poprawki. Jak Państwo pewnie pamiętacie, ten program jest warunkiem do tego, żeby otrzymać dofinansowanie na te projekty rewitalizacyjne, które już złożyliśmy. Po raz drugi Urząd Marszałkowski stwierdził, że konieczna jest, proszę Państwa, korekta w tym programie. Tutaj w uchwale, w uzasadnieniu na drugiej stronie macie Państwo wymienione te punkty,
które jak gdyby zostały zmodyfikowane i zmienione. Generalnie chodzi, proszę Państwa, o to, żeby uszczegółowić tak zwany obszar zdegradowany, on się nazywa jako taka delimitacja na terenie naszej gminy. I to jest właśnie, proszę Państwa, ta mapka. Tego właśnie brakowało, czyli wskazania bardzo konkretnego obszaru, gdzie tutaj sołectwa stanowią jak gdyby obszar określający ten teren degradowany. I z tego obszaru dopiero wybieramy, proszę Państwa, ten obszar rewitalizacyjny. Czyli tu w zasadzie się, proszę Państwa, nic nie zmieniło. Jak spojrzymy, proszę Państwa, na tą drugą mapkę, to ten obszar rewitalizacji dokładnie pozostaje taki sam. Natomiast musieliśmy jeszcze raz, proszę Państwa, jasno zdefiniować, które sołectwa podlegają jak gdyby rewitalizacji, czyli przepraszam, rewitalizacji. Stanowią obszar zdegradowany. To jest jak gdyby taka jedna pierwsza ważna zmiana. Druga ważna zmiana, zachęcam Państwa, żeby sobie ten program pod tym kątem też zobaczyć, to jest zrobienie analizy SWOT, czyli to są słabe i mocne strony zagrożenia i szanse dla naszej gminy. Tej analizy SWOT nie mieliśmy, proszę Państwa, w pierwszym, w tym pierwotnym programie. Teraz została ona zrobiona, myślę, że dosyć rzetelnie. Warto, proszę Państwa, z tą analizą się zapoznać. No i kolejna, proszę Państwa, bardzo istotna, ważna zmiana, to jest wpisanie, proszę Państwa, partycypacji społecznej, czyli określenie, w jaki sposób ten program będzie weryfikowany już na etapie realizacji. I tutaj, proszę Państwa, generalnie będziemy co roku Państwa informować o tym, co zostało w ramach rewitalizacji zrobione. To jest wymóg, który został wpisany do tego programu. Jeżeli będzie potrzeba, to się, proszę Państwa, odbywały też konsultacje społeczne w tym czasie. I co roku będzie można, proszę Państwa, dokonać zmiany w tym programie. Czy to na wniosek Państwa jako radnych, czy to na wniosek mieszkańców, będzie można dokonać korekty tych programów. To są, proszę Państwa, generalnie te zapisy, które jak gdyby uszczegółowiły ten pierwotny dokument. Nie ukrywam, że mam nadzieję, że też ostatnia poprawka, konsultowaliśmy to też z urzędnikami w Urzędzie Marszałkowskim, wstępnie zostało to zatwierdzone, a więc bardzo Państwa proszę o przyjęcie tej uchwały. Ja tylko powiem tak, że wniosek na te nasze wnioski rewitalizacyjne został oczywiście złożony. Konkurencja tutaj jest bardzo duża. No, proszę Państwa, jest do wydania 100 milionów złotych. Proszę, mówię tak, 100 milionów złotych, a wnioski są na ponad 500 milionów. Natomiast bez przyjęcia tego programu w ogóle ten wniosek nie mógłby być rozpatrzony. Zatem, proszę Państwa, nie mamy wyjścia. Bardzo Państwa proszę o przyjęcie i będziemy pracować. Przez 317 z 57 Rady Gminy Wójtów z dnia 20 lutego na Radę 2017.
dwa lata. Stąd też będzie zmiana w załączniku przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Na rok 2017 do budżetu prawdopodobnie wpłynie kwota 125 700 zł, bo tak też wynika z wniosku. W ramach pomocy społecznej, tutaj po informacji uzyskanej, po szkoleniu, po wyjaśnieniu wojewody, dokonujemy zmian pomiędzy zrealizowanymi dochodami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i co za tym idzie zwrotu do budżetu wojewody, gdzie klasyfikowaliśmy te wpływy w paragrafie 295. Okazuje się, że nie dotyczy to, należy te wpływy klasyfikować w paragrafie 291. Stąd te zmiany korekcyjne w rozdziale 852 i 855. Ponadto w ramach działu 900 również korekta dotycząca zaklasyfikowania dochodów dotacji, którą otrzymaliśmy na usuwanie azbestu, odpadów azbestowych za ubiegły rok. Jest to kwota 3900, to będzie przeniesione do paragrafu 200 i zmiana zwiększająca o kwotę 225 tysięcy, która wynika z otrzymania dofinansowania do wymiany kotłów węglowych, którą otrzymamy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, będzie to dotacja na inwestycyjna. Zatem wszystkie zmiany w dochodach to kwota 424 919 zł i 35 groszy. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w planie wydatków, to tak jak nie zrealizowaliśmy planu wydatków niewygasających, kwoty, które zostały, które zwiększyły nam dochody, również zwiększą plan wydatków, aby można było dokonać zapłaty za zrealizowane zadania te niewygasające, ale już będące w planie roku 2017. To kwoty w rozdziale 600, łączna wysokość to 41 179 zł i te oświetlenia uliczne, dokładnie te same zadania muszą być uwzględnione na kwotę 29 611,35 groszy w rozdziale 915. W ramach rozdziału 754 przeniesienia z uwagi na propozycję udzielenia środków w formie dotacji dla stowarzyszeń na dofinansowanie zakupu sprzętu dla nich w ramach poprawy bezpieczeństwa. I tutaj środki przenosimy zarówno z naszych bieżących, które mieliśmy zaplanowane, oraz z zadań inwestycyjnych, które służyły i były w planie zapewnione na doposażenie tych jednostek ochotniczych straży pożarnych. W ramach oświaty w rozdziale pozostała działalność to środki, które zapewnią nam realizację projektu LOWE w wysokości 125 700. Proszę zauważyć, że ten projekt nie będzie wymagał wkładu własnego, bo kwotę, którą mamy w dochodach, dokładnie ta sama jest w planie wydatków. W ramach pomocy społecznej mamy również przeniesienia dotyczące zwrotów dotacji oraz zmianę w projekcie Zainwestuj w siebie, który realizuje do tej pory Ośrodek Pomocy Społecznej, a kwotę 105 tysięcy zamierzamy przeznaczyć w formie dotacji. Zamierzamy, bo nie wiemy, jak to się nam ułoży. Stąd przeniesienie do realizacji do Urzędu Gminy, bo dotacje może udzielać tylko urząd. W ramach działu 900 zmiany zwiększające plan wydatków w rozdziale 905 w ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu, gdzie skoro otrzymaliśmy dotacje na wymianę kotłów węglowych razem 50 sztuk, tak jak mówił Pan Wójt, również zwiększamy plan wydatków na ten cel, aby można było realizować to zadanie, a będzie ono oczywiście wymagało wkładu własnego z budżetu gminy. Ten wkład własny został zapewniony poprzez przeniesienie z rezerwy ogólnej w wysokości 90 tysięcy, a będzie to zadanie realizowane w formie udzielania dotacji dla mieszkańców.
919,35 zł, wynik zwiększenia dochodów bieżących na kwotę 154,803,60 zł i zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 294,340 zł oraz zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 24,224,60 zł, jak załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu na rok 2017 o kwotę 424,919,35 zł oraz dokonuje przeniesień w ramach istniejącego planu wydatków budżetu na łączną kwotę 142,404,90 zł, jak w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Zmiany wydatków w ustępie 2 po węglu. Pierwszy. Zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 272,983,95 zł w wyniku zwiększenia planu wydatków jednostek budżetowych o kwotę 25,179,95 zł, w tym wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę 25,179,95 zł, zwiększenie planu wydatków na programy, o których mowa w artykule 5 ust. 1 podpunkt 1 i 2 o kwotę 230,700 zł i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 130,755 zł.
do numer 3 położonego w domu nauczyciela w Grzegorzewicach Wielkich. Jak Państwo pamiętają, lokale położone w tym budynku zostały przeznaczone do sprzedaży. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami musieliśmy poinformować najemców tych lokali mieszkalnych o tym, że przysługuje im prawo pierwokupu w zakupie tych mieszkań. I proszę Państwa, pierwsza z tych uchwał, uchwała z punktu 8, dotyczy kwestii następującej. Tutaj, jeżeli chodzi o najemców lokalu numer 3, którzy zdecydowali się skorzystać z prawa pierwokupu, ustalono, że będzie ta sprzedaż polegała na tym, że część wynagrodzenia będzie płatna od razu, natomiast reszta będzie rozłożona na raty. Chodzi o to, proszę Państwa, aby Państwo wyrazili zgodę na zmianę oprocentowania tych rat i żeby można było dokonać sprzedaży tego lokalu na raty z oprocentowaniem innym niż wskazuje to ustawa o gospodarce nieruchomościami. I tutaj z tej ustawy wynika, iż oprocentowanie tych rat miałoby wynosić 1,75% w stosunku rocznym. Natomiast propozycja jest taka, aby tutaj do minimum w zasadzie obniżyć to oprocentowanie do wartości 0,1% w stosunku rocznym. I to jest ta uchwała z punktu numer 8. Natomiast kolejna uchwała to już są takie szczególne warunki sprzedaży tego lokalu numer 3, gdzie mamy wskazaną cenę tego lokalu przy uwzględnieniu bonifikaty. Jak Państwo zapewne pamiętają, udzielili Państwo bonifikaty 20% dla najemców lokali położonych w domu nauczyciela. I tutaj właśnie jest też zapis w ustępie 4, jeżeli chodzi o rozłożenie na raty. I tutaj pierwsza rata będzie płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego, natomiast pozostała kwota zostanie rozłożona na 10 oprocentowanych rat rocznych przy uzgodnieniu tego oprocentowania, na które w poprzedniej uchwale Państwo wyraziliby zgodę. Tutaj jeszcze, proszę Państwa, taka propozycja poprawki do tej uchwały z punktu numer 9, aby w ustępie 4, gdzie mamy tutaj mowę o właśnie rozłożeniu pozostałej kwoty na raty, aby tutaj, proszę Państwa, wpisać jeszcze słowo maksymalnie, to znaczy, że zostaje rozłożona na maksymalnie 10 rat oprocentowanych, na 10 oprocentowanych rat rocznych. Proszę Państwa, z tego względu, aby tutaj ewentualnie dać możliwość jeszcze na etapie negocjacji umowy, sprzedaży, może uda się po prostu sprzedać ten lokal na mniej rat niż 10, aby Pan Wójt miał tutaj taką możliwość i żeby była Państwa zgoda na takie rozwiązanie. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie uchwały. I Panie Przewodniczący, jeżeli chodzi o tą uchwałę numer 9, to najpierw przegłosujemy poprawkę, a później treść już z uwzględnieniem tego słowa maksymalnie na 10%. Komisja Rolna? Komisja Rolna jest za. To już od razu za. Komisja uchwały, tak. Komisja Budżetowa? Rada Gminy Iwanowa.
zmiana. Panie Przewodniczący, tutaj jak mamy ustęp 4, jest ta druga pauza, pozostała kwota zostanie rozłożona na maksymalnie 10 oprocentowanych, a resztę się skorzystają. Tak, żeby tutaj nie było. Komisja Rolna. Komisja Budżetowa też. Nie ma tu nie, nie ma. Przechodzimy do pierwszej uchwały. Rada Gminy Iwanowice z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym położonym w Rzędowym Cegielku nr 31A. Podstawa prawna. Rada Gminy Iwanowice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 50,88 m2 z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni użytkowej 7,64 m2 oraz przynależnym udziałem wynoszącym 55,852/24,331 części wspólnej nieruchomości zabudowanej budynkiem wielorodzinnym położonym w Dziegowym Cegielku nr 31A wyznaczonej w ewidencji jako działka 9/3 o powierzchni 0,0899 hektara objętej księgą wieczystą numer KR1S przez 00021435/8 za kwotę 74 800 zł. Punkt drugi. Wartość budynku nr 3 według podpadu typu szacunkowego wynosi 93 500 zł. Punkt trzeci. Zgodnie z paragrafem pierwszym punkt trzeci uchwały Rady Gminy Iwanowice nr 28/277/2017 roku z dnia 22 marca 2017 roku na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w domu nauczyciela przy Korzonicach Wielkich nr 31A dla najemców posiadających umowę na czas nieodznaczony została udzielona do jednika w wysokości 20%. Punkt czwarty. Sprzedaż lokalu zostaje rozłożona na raty. Pierwsza rata w wysokości 30% to jest 22 440 zł płatna do dnia zawarcia aktu notarialnego. Pozostała kwota to jest 52 360 zł zostaje rozłożona na maksymalnie 10 oprocentowanych rat rocznych to jest 5236 zł. Płatni do dnia 31 października każdego roku. Oprocentowanie rat wynosi 0,1% w skali. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Iwanowice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest za podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To. Proszę. Szanowni Państwo, Radni Uchwał, to taką uchwałą porządkową, która doprecyzowuje sposób przekazywania mieszkańcom deklaracji odnośnie tutaj opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na ostatniej sesji, proszę Państwa, podjęliście uchwałę o podniesieniu tutaj stawek, jeżeli chodzi tutaj o opłaty za śmieci. No i teraz musimy, proszę Państwa, zmienić deklarację, którą będziemy przekazywać mieszkańcom. W tej deklaracji zmienia się, proszę Państwa, w zasadzie jutro punkt 18, który dotyczy oświadczeń. Pojawiają się, proszę Państwa, nowe kwoty. Ta deklaracja w najbliższym czasie dotrą do każdego z mieszkańców. Zatem bardzo Państwa proszę o podjęcie tej uchwały. Czysto porządkowo. Komisja Rolna. Komisja Rolna za. Proszę. W temacie czytamy Rada Gminy Iwanowice z 4 lipca 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat.
prawnej będącej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały podlega rozporządzeniu. Paragraf czwarty, z dniem wyjścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała nr 17/176/2016 rok w Radzie Gminy Belący z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ZOO deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województwa Małopolskiego. Kto jest za przyjęciem wyższej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie gospodarki dyspozycyjnej dla gminy Iwanowice. Szanowni Państwo, tak jak już wspomniałem, ta uchwała jest wymagana po to, żebyśmy mogli wziąć kandydację z planu na wymianę tych 50 pleców. Zobaczcie Państwo, w załączniku to jest sprawa gospodarki dyspozycyjnej. W załączniku w tabeli 31 wprowadzamy tutaj likwidację niskiej emisji na terenie gminy Iwanowice poprzez paliwa stałe. Przepraszam. O, to jest to. Zaznaczone na żółto. Wprowadzamy nazwę przedsięwzięcia program ograniczenia niskiej emisji, 40 sztuk pieców na kotłów węglowych, 30 sztuk kotłów na biomasę. Środki, o których pani skarbnik już mówiła, czyli kwota 450 tysięcy złotych. My musimy, proszę Państwa, taką zmianę wprowadzić, bo program gospodarki niskoemisyjnej określa nasze działania w tym zakresie. A więc to pomysł, czyli ten program ograniczenia niskiej emisji musi być po prostu do tego wpisany. Warunkiem otrzymania dofinansowania z wojskowego funduszu jest właśnie zmiana w programie gospodarki niskiej emisji. A więc uchwała czysto porządkowa, która dookreśla, jak będą nasze działania w tym zakresie. Tak króciutko, proszę Państwa, jak będzie wyglądało dofinansowanie w ramach tego planu. Tutaj mamy, proszę Państwa, określone limity, jeżeli chodzi o kwoty, które będziemy mogli przekazać mieszkańcom w formie refundacji za ten pieniądz. Tak jak Państwo tutaj widzicie, będzie do wymiany 40 pieców węglowych i 10 na biomasę. My przyjęliśmy takie założenie, może pamiętacie, że mamy już w ogóle na piece węglowe złożone ponad 280 deklaracji, czyli bardzo dużo. Przyjęliśmy takie założenie, pamiętacie Państwo, że depony zbieraliśmy pierwszy raz deklarację w 2015 roku, czyli niektórzy już czekają 2 lata. A więc przyjęliśmy założenie, że jednak tutaj kolejność zgłoszenia się do konkretnego projektu ma jednak znaczenie. No trudno teraz brać pod uwagę wszystkich, ktoś, kto złożył 2 tygodnie temu wniosek i ktoś, kto czeka, proszę Państwa, 2 lata. Czyli będziemy brali, proszę Państwa, pod uwagę kolejność zgłoszeń. Wybraliśmy, proszę Państwa, grupę 80 osób, które są według właśnie zgłoszenia tych deklaracji na tej liście. Te osoby zaprosimy na to spotkanie, które będzie 10 sierpnia. Jeżeli część z tych osób zrezygnuje, to oczywiście będziemy proponować to dofinansowanie kolejnym osobom. Jak to będzie wyglądało, proszę Państwa? Generalnie zasada jest taka, że interpony jest troszeczkę bardziej, bym powiedział, atrakcyjne dla mieszkańca, ponieważ nie jest wymagany audyt energetyczny. Pamiętacie Państwo, mówiliśmy, że przy środkach unijnych, czyli przy tych 50 piecach, które będziemy dawać z Małopolskiego Regionalnego Programu Finansowego, zanim mieszkaniec otrzyma dofinansowanie, to musi być zrobiony w jego gospodarstwie audyt energetyczny. Czyli przyjdzie audytor, który sprawdzi, czy dom jest ocieplony, tak? Czy okna są właściwe, czy po prostu wymiana tego pieca ma jakiś sens, tak? Czy obniży się, proszę Państwa, tutaj ten wskaźnik efektywności, ten wskaźnik emisji. Tutaj, proszę Państwa, tego wymogu nie ma. Niemniej jest jeden wymóg, który my musimy globalnie spełnić. Mianowicie w ramach tej wymiany my musimy, proszę Państwa, obniżyć, uzyskać tak zwany efekt dotyczący obniżenia poziomu emisji o 20%. Co to oznacza? Jeżeli ktoś miał kocioł o mocy 24 kW, to dostanie dofinansowanie pod warunkiem, że o te 20% zmniejszy jego moc. Rozumiecie mnie Państwo? Czyli on musi kupić ten kocioł nowej generacji, ale już 20-kilowatowy. I teraz nas nie będzie interesowało, czy on ma ocieplony budynek i te 20 kW mu teraz wystarczy, tak? Nas to nie interesuje. Niemniej nie może, proszę Państwa, kupić kotła
który będzie miał taką samą moc, bo nie będziemy mieć tego efektu, który chcemy osiągnąć. A więc to jest podstawowy warunek, który musi spełnić mieszkaniec, decydując się, proszę Państwa, na to dofinansowanie. I teraz tak, do 1 kW, jeżeli chodzi o węgiel, dopłacamy 600, przepraszam, wojewódzki fundusz, dopłaca 650 zł. W przypadku biomasy, tam jest bodajże 1150, Państwo macie w materiałach szczegółowe, tak, informacje Państwu przekazałem. I teraz tak, jeżeli obniży tą moc swojego kotła o 4 kW, to łatwo policzyć. Nie będzie to dofinansowanie w kwocie 4000, tylko 2600 zł, tak? Bo 650 razy 4 da tą kwotę, którą będzie mógł sobie ten mieszkanie zrefundować. Do tego dokładamy, proszę Państwa, wkład własny, który już nie ma znaczenia. Tutaj kilowaty nie mają żadnego znaczenia. On jest stały, wynosi 1800 zł. Resztę środków pokrywa mieszkaniec. A więc czym może być, proszę Państwa, problem? Że to dofinansowanie może wynosić nawet nie 50%. Znaczy my zakładamy, że to jest 70%, zobaczcie Państwo. Ono może nawet nie wynosić 50%, ponieważ jeżeli ta redukcja tej mocy kotła będzie minimalna, to dofinansowanie będzie niewielkie, tak? A proszę Państwa, najtańszy kocioł czwartej czy piątej generacji to jest tylko tego około 8 czy 9 tysięcy. Do tego jeszcze trzeba jakieś przeróbki pewnie zrobić, żeby ten kocioł zamontować. Ja mam nadzieję, proszę Państwa, że znajdziemy chętnych na to przedsięwzięcie. Tak jak mówię, robimy pierwsze spotkanie 10 sierpnia. Nie chcemy zapraszać wszystkich, bo to będzie tłum ludzi, a więc żeby to jakoś ogarnąć. Natomiast jeżeli nie uda się za pierwszym razem znaleźć chętnych, to będziemy do skutku zapraszać potencjalne pozostałe osoby. Musimy, proszę Państwa, czyli nie my, mieszkańcy, muszą te wiece wymienić do końca października. A więc mamy 2 miesiące na to, żeby zrealizować całe zadanie. Czyli na sierpniowej sesji zaproponujemy Państwu uchwałę, która określi umowę z mieszkańcem, tak, i regulamin, w oparciu o co będziemy te pieniądze refundować. I od września w zasadzie zaczynamy, proszę Państwa, kupowanie pieców. Mieszkaniec musi piec kupić, zamontować, dostarczyć nam, proszę Państwa, sprawozdanie, czyli pokazać, a jeszcze zutylizować stary piec, czyli musimy mieć potwierdzenie utylizacji, że ten stary piec poszedł gdzieś na złom. Musimy uzyskać dokumentację fotograficzną, która pokaże, co się zmieniło w tej kotłowni. My pojedziemy, to skontrolujemy, przyniesie nam fakturę i dostanie refundację. Tak to generalnie, proszę Państwa, będzie. Zatem świetnie, że tę dotację otrzymaliśmy, mocno się o to staraliśmy, udało się. Niemniej teraz dostrzegamy cały szereg różnych takich problemów. To nie musi być, proszę Państwa, wcale takie proste i przede wszystkim mieszkanie to musi mieć środki własne, żeby proszę Państwa, to zadanie zrealizować. Mam nadzieję, że nam się uda, będziemy Państwa na bieżąco informować o tym, co się dzieje. Dziękuję. Paragraf 1 przywieźli zmiany w
tego prawa naprawdę gotów jestem do tego nauczyć jakieś środki własne. Dobrze, przyjęłem tak, że bardzo zgłoszę to zaraz. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby tam do gminy założyć. Wprawdzie zgłoszone tam jest, bo było to zarzucone, ale jest to zgłoszone. No ta sprawa też mieszkańcy zgłaszają, żeby w jakiś sposób, że pewnie to wymagało przeprojektowania. Tam jeszcze kawałek do skarpy, gdzieś ze 30 cm jest, żeby to obrzeże przesunąć, jeszcze tam 2-3 szyndy kostek włożyć, bo nie mogą się minąć tam dwa wózki. Że to też będę chciał, może by się udało to bez projektowania, żeby tam krawężnik przesunąć, dołożyć do niej za jakiś duży koszt. To jeszcze tam właśnie chcę, żeby kawałek od remizy w stronę w dół, po lewej stronie tam z 50 metrów, żeby tego pobocza zrobili, bo tam rzeczywiście dla tych dzieci jest, no powiedzmy, po prawej stronie troszkę przy utarcie i to przy, tak zrobili, to pobocze, no już to zawsze coś daje, jest troszkę szerzej, poczyścili te no, ale chciałbym jeszcze ten kawałek za zakręt do tych znaków takich, żeby kawałek tam utarczyć, tutaj to by już tam sprawiło, żeby było większe bezpieczeństwo. To też o tym nie powiedziałem, ale też pamiętam i to jako priorytet, że mają to zrobić też. Proszę. Następne niedrożne mostki będą załatwione.